Punktu 7 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez panią poseł Izabelę Leszczynę oraz przeprowadził dyskusję, w trakcie której zgłoszono poprawki. W związku z tym Sejm skierował ponownie projekt ustawy do komisji w celu ich rozpatrzenia. Dodatkowe sprawozdanie komisji zostało panom posłom doręczone w druku nr 2541-A. Przystępujemy zatem do trzeciego czytania. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji panią poseł Izabelę Leszczynę. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, w imieniu Komisji Finansów Publicznych mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. W trakcie drugiego czytania zgłoszono dwie poprawki. Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie poprawki te odrzucić. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani poseł. Przechodzimy do